Kaz to zając kupował. Ja owce. A kaz ze się pasą? Psy owce. Czy cię pieski złapały? Złapały. A jako ci krewko puściły? Cyrwono. Pod piesku, goń piesku! Moja ulianko, klęknij na kolanko, podepsy się bocki, wyć się za wartocki, umyj się, uciec się i wybieraj kogo chcesz. Do góry! Górale babiogórscy są grupą etnograficzną należącą do górali polskich. Sąsiadują z Kliszczakami, góralami orawskimi i góralami żywieckimi. Pierwsze badania, jakie tu prowadziłam, to były na temat zbójnictwa. No i zaczął się ten horyzont babiogórców coraz bardziej rozszerzać. No bo jak zbójnictwo, to legendy, to opowieści, to wskazywanie na konkretne miejsce, ale także pieśni. Pieśni, wspaniałe pieśni, wspaniałe legendy. To wszystko zaczęłam spisywać, a drugim takim tematem, który mnie fascynował i fascynuje do dzisiaj, to jest pasterstwo, a przede wszystkim magia pasterska. Muzyka hajduka! My so zawojany, chłopcy od śmietany, bo my se piękny ognicek w lesie wyrobany, bo my se piękny ognicek w lesie wyrobany. Hoppy za mną! Mieliśmy tutaj więcej zbójów czy pasterzy? Jedno i drugie. Bardzo często to się zazębiało. No chociażby hajduk, prawda? Taki w cudzysłowie naturalnie zbójnicki, beskidzki, nieskażony opracowaniem choreografów, bo jeszcze taki bardzo spontaniczny. Mnóstwo przyśpiewek, dziesiątki przyśpiewek, które właśnie łączą temat pasterski ze zbójnictwem. Bardzo często była taka historia, że zespół wypasowy, czyli Baca i Juchasi, to byli zbójnicy po prostu. Natomiast ten rejon, a zwłaszcza Zawoja i Skawica, to było zagłębie zbójników. W czasie prowadzonych przeze mnie badań jeszcze w latach 70. w pamięci informatorów funkcjonowały postacie dawnych baców, czarowników, którzy potrafili zaradzić każdemu złu. Przede wszystkim bacowie, nie tylko tutaj, ale w całych Karpatach, byli równocześnie lekarzami, a właściwie weterynarzami. Że było w tym sporo magii, to jest osobna sprawa. Natomiast mieli mnóstwo racjonalnej wiedzy. Zbierali zioła, umieli te zioła zaaplikować, no i przy okazji leczyli ludzi, prawda? Co znaczy, bo słyszałem o leceniu wody? Ach, to jest taki uniwersalny zabieg, który ma uleczyć zwierzę lub człowieka chorego z uroku. Urok się rzuca przez złe spojrzenie. Polega to na tym, że wodę się w odpowiedni sposób nabiera, na przykład przed świtem. 3 razy pod prąd do garnuszka, przynosi się tę wodę, wlewa się do naczynia, po czym należy się przede wszystkim dowiedzieć, kto urok życzył. Więc z paleniska albo z ogniska wyjmuje się nożem węgielki. Wyjmuje się 3 węgielki i mówi się na chłopa. Potem wyjmuje się na wstępne 3 węgielki, mówi się na babo. A potem wyjmuje się kolejne 3 węgielki i mówi się na cały świat. No i jeżeli węgierki idą na spód, no to jest dowód, kto rzucił urok, prawda? A tak z sobudki te węgierki też można tam wybrać, czy to...? To się zabiera popiół, żeby wysypać między uprawy i wtedy czarownica nie poczaruje i wszystko się pięknie urodzi. Dajcie te patyki, tutok! Stasek! Mostorko!
Mam! Dodaj za ją! Może! A na co ta torka? Nie wiesz? A to ci dopiero! Babki się spytaj! Ehe! Dy torki carownica nie rada widzi! A umoiłeś torkami stajnio? Jo nie, ino babka! To jako na pasion, kiedym z torki pójdzie, carownica nie będzie miała do niej waloru. A to zaś stasku na co? Na plenność, na urodzaj, na dobre żywobycie. No to przynieś ze tu. Będzie piękno sobudka. I domy, i domy, w węcowskiej stronie, bo tam po poda są łowioj nakładziony. Pojdzę się sobudko, pojdzę się wysoko, hej, co by nam łowie swego źródego. Wielki czwartek wypędzaliśmy zło, czyli palenie Judasza. Oczywiście nie chodzi tu o Judasza biblijnego. Chodzi o symbol zła, zimy śmierci. Wydałeś ty pana za worek talaru! Judasie, Judasie, za to całowanie, będziesz miał piekle bytowanie, piekle bytowanie, na wieki poranie. Judasie, Judasie, za to całowanie. Było bardzo dużo grup kolędniczych na tym terenie. Niech będzie pochwalony Jezus Panny Narodzony! Przyślimy tu po kolodzie, co nam do Cię dobre będzie. A Ty śpicie, czy nie śpicie, kolodować pozwolicie? Pozwolimy, Bóg zapłać, płaćcie wszyscy do izby, zaprosimy Was, płaćcie! Łoskoś ta Ewo tu ześ uczyniła. To weź jest jabłusko i jesteś go nie miała i jesteś takiego specjału nie popróbowała. A cóż ty to robisz? Nie rusuj ze tego! Nie wolno nam jodać z drzewa tak pięknego. Za kolodo dziokujowy zrobią sąsiawą, że co my. Kolędowanie z rajem to jest cały spektakl, który opowiada o upadku pierwszych rodziców w raju. I oczywiście kończy się optymistycznym akcentem. Narodził się Jezus, no więc już, prawda, będzie teraz wszystko dobrze. Jak zaczęłam odtwarzać strój górali babiegórskich, to przede wszystkim sięgnęłam do starych fotografii. Całe szczęście się zachowały z przełomu XIX-XX wieku. A przede wszystkim zachowały się piękne, barwne rysunki elementów stroju. Plus badania terenowe, no i tak udało mi się odtworzyć strój. Od początku do końca, właściwie wszystkich grup wiekowych. Pasła krówki i gnała od lasa w dolino, przy śliku nie juchasi zjedli jej juzyno. A zęby woz juchasi brzucho rozbolało, ze stech mojej juzyny kapecko ostało. Kiedy była w kościele, chłopcy mi się śmieli, łynie wiący do cekom do drugiej niedzieli. A co ześ ty dziewczyno w kościele robiła, zamiast go dać pocieszę, chłopcu ześ liczyła. Babiogórcy mieli bardzo piękne cuchy, brązowe sukno i bardzo piękne zdobienie o stonowanych kolorach. I rzeczywiście te cuchy stanowiły taki bardzo ładny element stroju. A czemu u nas nie ma, jest wełna na kapeluszu, a nie muszelki czy jakieś inne ozdoby, wstążki? Każdy region miał swoją formę zdobienia. U górali babiogórskich jest to dość archaiczna forma, mianowicie tylko czerwony pasek wełny. Czerwony, no to jest, znowu wracamy do magii, prawda? Kolor czerwony broni przed urokiem. Dlatego mężczyźni wszędzie byli w kapeluszu. We wnętrzu tak samo. Kapelusz zdejmowało się w kościele. Czy my mamy jakieś w ogóle typowe dania tutaj u nas? Trzeba powiedzieć, że rejon górali babiogórskich był rejonem bardzo biednym. W związku z tym i jedzenie było bardzo skromne. Jedzono na co dzień kwaśnicę. To jest rodzaj kapuśniaku z kiszonej kapusty. Jeżeli gospodarze byli bogaci, to oczywiście w tej kwaśnicy były także jakieś kawałki mięsa. Jeżeli byli biedni,
no to była sama kwaśnica, do której czasem dodawano ziemniaki, które zaczęto tak na dobrą sprawę tutaj uprawiać w połowie XIX wieku. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kulasa ziemniaczana czy kulasa ze zboża? Nie, nie, kulasa z mąki. Jomy. To jest rodzaj takiej gęstej paczki, o, tak bym to brzydko powiedziała. I na misce w środku kulasy, jak gospodarz był bogaty, robiło się dziurkę i tam się wylewało roztopione masło albo skwarki. Jadło się oczywiście ze wspólnej miski. Nie mieli babiogórcy szczęścia. Nie mieli szczęścia po prostu dlatego, że tuż przed pierwszą wojną zaczął się ruch turystyczno, a właściwie wczasowo turystyczny na terenie Zawoi. Przyjeżdżały tu duże ilości wczasowiczów, głównie z Krakowa. To był główny kierunek przyjazdów. I wraz z tymi wczasowiczami zaczęła przyjeżdżać na wakacje służba. Oczywiście młodzi ludzie zawsze lgną do siebie. No i co tu dużo mówić? Tutejszym dziewczętom imponowały miejskie stroje, chłopakom tak samo, sposób zachowania się, śpiewania, tańczenia i tak dalej. I tak powoli zaczęła się zagłada babiogórców. Znikał przede wszystkim powoli strój, który właściwie w okresie międzywojennym już był rzadkością. Znikały powoli różne zwyczaje. Niektóre z nich przetrwały no bardzo długo, bo niemal do chwili współczesnej, ale niektóre zniknęły i dopiero trzeba je było odgrzebywać z archiwów, z pamięci starych ludzi tu mieszkających. Gwara, która w swojej klasycznej formie właściwie przestała prawie istnieć. Babiogórcy, głodzę, 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 głodzę,